Ludmiła Bożena Stefanowska. To kolejne nazwisko, które warto zapamiętać. Była harcerką. Przygotowywała się nawet do objęcia funkcji instruktora Związku Harcerstwa Polskiego. Na początku 1943 roku dołączyła do zgrupowania Eugeniusza Kaszyńskiego Nurta. Tu pełniła rolę łączniczki i kuriera. Arcmistrz Stefan Derlatka. To nazwisko wiele dla nas znaczy. Walczył w oddziałach Jana Piwnika Ponurego oraz Antoniego Hedy Szarego. Odznaczony wieloma orderami, m.in. Krzyżem Armii Krajowej czy też Krzyżem Walecznych. Maria Świderski, pseudonim Dzik, absolwent seminarium nauczycielskiego w Podzentynie. W 1939 roku jeden ze współtwórców obwodu Związki Walki Zbrojnej Podzentyn. Od końca 1942 roku oficer w oddziale partyzanckim Armii Krajowej. Edmund Rachtan, pseudonim Kaktus. Od lutego 1942 roku żołnierz konspiracyjny placówki Strachowica Łazy Armia Krajowa. Słów o Ludku. Właściwie podporuczniku Lucjanie Krogulcu, żołnierzu Armii Krajowej, żołnierzu zgrupowań partyzanckich AK Ponury, to on we wrześniu 1939 roku bronił naszego miasta. Bronił Starachowic przy obsłudze działa przeciwlotniczego na Wygodzie między Starachowicami a Wąchockiem. Jan Piwnik Ponury był kapitanem Wojska Polskiego oraz dowodził zgrupowaniami partyzanckimi Armii Krajowej w Górach Świętokrzyskich. Pośmiertnie został mianowany stopniem majora, a następnie stopniem pułkownika. Rocznik Bolesław Ciesielski, pseudonim Farys II, był żołnierzem 1 Batalionu 2 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej. Uczestniczył m.in. w bitwie pod Chotowem 30 października 1944 roku. Zdzisław Rachtan-Halny był zaangażowany w konspirację w szeregach Narodowej Organizacji Wojskowej. Był organizatorem słynnych w całym kraju koncentracji, czyli czerwcowych spotkań w Górach Świętokrzyskich na Wykusie lub w Łochosku, skupiających weteranów Armii Krajowej. Antoni Cheda, pseudonim Szary, dowódca oddziałów partyzanckich ZWZ i AK w czasach powojennych, dowódca formacji niepodległościowych ROAR, działał w okręgu kieleckim i radomskim, generał Brygady Wojska Polskiego. Nocą o kapralu podchorążym Władysławie Wasilewskim, pseudonim Oset, wybitnym harcerzu, żołnierzu Armii Krajowej. Nocą dlatego, że też wtedy druh Władek organizował liczne akcje sabotażowe na terenie Skarżyska. Najsłynniejsza to zawieszenie dużej flagi na pomniku niepodległościowym w 1939 roku.